Badanie udarności. Badanie udarności wykonujemy z wykorzystaniem młotu Sharpiego. My na laboratoriach badamy dwa typy materiałów. Mosiądz oraz Star S235. Próbki wykonane są według normy. Za chwilkę sobie omówimy. Może na początku do konstrukcji samego młota i do tego, czym jest udarność. Udarność jest miarą wytrzymałości na obciążenia dynamiczne danego materiału. Obciążenia dynamiczne, czyli takie, które szybko się zmieniają. I teraz, jeżeli chodzi o sam młot, to jego konstrukcja jest bardzo prosta. Jest to pewien obciążnik zamontowany na ramieniu, który podnosimy do pewnej wysokości, zerujemy wskazówki, a następnie, umieszczając oczywiście wcześniej próbkę w odpowiednim miejscu, zwalniamy go, on uderza nas w próbkę, przy okazji niszcząc ją. Oczywiście, uderzenie w próbkę wymaga pewne i zniszczenie jej wymaga pewnej energii. I ta energia potrzebna na zniszczenie tej próbki, czyli na tak naprawdę przejście tego młota na drugą stronę, to jest właśnie udarność. I teraz można by zadać sobie pytanie, dlaczego próbki wyglądają tak, jak wyglądają. Próbki mają kształt, jak pokazano, wymiary 10 na 10 mm oraz, o ile dobrze pamiętam, 25 mm długości. Dodatkowo na próbce znajduje się karp U albo V kształtny. I po co w ogóle wykonywany jest ten karp? Pierwszym powodem, dlaczego go wykonujemy, to jest fakt, że osłabia on strukturę materiału i pozwala zmniejszyć energię potrzebną do złamania takiej próbki. Jeżeli nie wykonalibyśmy karbu, próbka nie uległaby złamaniu z wykorzystaniem młota, który widzimy na drugim planie. Ma on zasób energetyczny 300 Joule. Jak widać, jest to dokładnie ta sama stal, którą pokazywałem przed chwilą. Może tak pokażę. W momencie, kiedy wykonamy sobie karp, próbka zostanie zniszczona, natomiast jeżeli tego karbu nie będzie, młot zatrzyma się na próbce. I teraz tak. Dodatkowo karp ma jeszcze jedną ważną cechę. Chcielibyśmy, żeby pęknięcie nastąpiło w miejscu uderzenia młota o próbkę. Tak? Natomiast jak dobrze widzimy, w tym miejscu próbka ma swoje punkty podpory, oczywiście z drugiej strony symetrycznie. Istnieje ryzyko, że próbka nie złamałaby się tutaj w miejscu uderzenia, ale gdzieś indziej. Natomiast wyraźne osłabienie struktury, jakim jest karp, w miejscu uderzenia powoduje, daje nam 100% pewność, że próbka ulegnie zniszczeniu tam, gdzie powinna. Teraz może troszkę o samych młotach, jeżeli chodzi o ich parametry. Pierwszy młot to młot o energii 50 Joule i długości ramienia 380 mm. Tutaj masa młota to 6,9 9 13, 15 kg. Parametry te zostały Państwu podane. Jak teraz przebiega próba? Próbka została już wcześniej umieszczona w młocie. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. I jeżeli teraz będziemy chcieli przeprowadzić próbę, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wykonać, jest wyzerowanie naszej tarczy. I tutaj zwracam uwagę, że zasób 50 Joule, natomiast tarcza ma dwie skale. Pierwszą pokazującą bezpośrednio energię złamania oraz drugą pokazującą kąt, na jaki wzniósł się nasz młot. I o ile tarcza kątowa jest od 0 do 160, czyli jest rosnąca, to tarcza energetyczna jest malejąca. Od 0 do 50 w tą stronę. Tutaj podziałka nominalna to 0,5 Joule, w przypadku kąta to 1 stopień. Młot podnosimy, blokujemy go i jeżeli jesteśmy już pewni, że tarcza została umiejscowiona, próbka na pewno jest dobrze położona, upewniając się, czy nikomu nie zrobimy teraz krzywdy, czyli nikt nie stoi z tej lub z tej strony młota, zwalniamy blokadę,
Młot uderza w próbkę, niszczy go ją, powodując jej zniszczenie. Do samych próbek przyjdziemy sobie na końcu, opowiemy o nich sobie. Natomiast jeżeli chodzi o odczyt to idziemy od tej strony, jeżeli chodzi o dżule. 15,5 lub 16 dżula, ponieważ wskazówka znajduje się pomiędzy tymi odczytami. Ja postaram się to przybliżyć, co nie jest łatwe. O, myślę, że tyle wystarczy. No i oraz 111 stopni. I teraz Państwa zadaniem będzie obliczenie udarności nie tylko z tej energii złamania, ale również z tego kąta w sposób matematyczny. Czyli dojście do tego, jak to się stało, że te kąty możemy zamienić na te stopnie. Jeżeli chodzi o większy młot, ma on zasób energetyczny 300 dżuli, gdzie podziałka jest co 2 dżule, natomiast stopnie, tak samo jak w poprzednim przypadku, co jeden stopień. Próbka została jest umieszczona w młocie. Tutaj jeszcze o jego troszkę parametrach. Parametry młota zostały pokazane na tabliczce znamionowej. W tym przypadku zostały przewidziane dwie masy głowy młota, mianowicie 9,375 kg oraz 18,750 kg. W naszym przypadku jest to oczywiście druga, większa masa. Długość ramienia to 825 mm. Jeżeli chodzi o tarczę, to tarcza, tutaj pozwalam sobie pokazywać tylko część tej tarczy, ponieważ jest ona dosyć już zniszczona. Również posiada dwie skale, od 0 do 300, z tym zwracam tu uwagę, że ta skala ma dwie wartości, ponieważ mamy dwa obciążenia młota. Nas interesuje ta wewnętrzna, pomnożona razy 10, oraz skalę stopniową. Skala w dżulach, podziałka elementarna tej skali to 2 dżule. Jeżeli chodzi o podziałkę kątową, to jest to jeden kąt, jeden stopień. Przechodzimy do przeprowadzenia próby. Umieszczona została w odpowiedni sposób już próbka. Młot został uniesiony. Odciążamy. Próbka uległa zniszczeniu. Jeżeli teraz spojrzymy na wyniki, to jest to 180, 194 albo 196 dżuli, ponieważ wskazówka znajduje się między tymi wartościami. Przyjmijmy 194 i 71 stopni. Ocena próbek. Oczywiście po przeprowadzeniu próby, po wykonaniu obliczeń udarności dla jednej i drugiej próbki, zarówno udarności otrzymanej praktycznie bezpośrednio ze skali wyrażonej w dżurach, jak i udarności otrzymanej ze skali wyrażonej w stopniach, przychodzi czas na ocenę próbek. Pierwsza próbka to próbka z Mosiądzu, musimy chyba troszkę oddalić, z Mosiądzu i jest to typowy przełom kruchy. Próbka praktycznie w ogóle nie odkształciła się plastycznie, natomiast jeżeli popatrzymy na obszar złomu, to jest on silnie chropowaty, bez żadnych wyraźnych szczegółów. Klasyczny przełom kruchy. Jeżeli zaś chodzi o próbkę ze stali, jest to klasyczny przełom przejściowy, czyli o charakterze plastycznym. Próbka silnie się zmieniła swój kształt. I teraz, jeżeli spojrzymy na tą próbkę, oprócz tego, że dostrzeżemy lekkie zmniejszenie przekroju, tutaj przypominam, że to zmniejszenie jest spowodowane wydłużeniem się próbki, możemy zaobserwować dwa obszary. Obszar gładki oraz obszar chropowaty. Obszar gładki jest to obszar, w którym próbka początkowo zaczęła pękać. Jest to obszar takiego bardzo gładkiego pęknięcia plastycznego, spowodowanego bliźniakowaniem, czyli ustawianiem się granicy ziaren wzdłuż pewnej linii.
Natomiast po już początkowym pęknięciu próbka zaczęła pękać już typowo krucho. Jest to spowodowane przyspieszeniem pęknięcia oraz tym, że w tym obszarze próbka była ściskana, a nie rozciągana. Jeżeli przypatrzymy się próbce jeszcze z boku, to zaobserwujemy, że zmieniła ona swoją barwę. Czarna barwa stali jest spowodowana procesem, który nazywa się normalizacją. Normalizacja to proces takiego wygrzewania stali w określonej temperaturze, co ma za zadanie usunięcie pewnych naprężeń resztkowych wynikających z tego, że stal ta była obrabiana w jakiś sposób. Pozwala to ujednolicić charakterystykę wytrzymałościową takiego materiału w całej objętości. Czyli na przykład zapobiega temu, że próbka uległa jakiemuś na wierzchu mocnemu zahartowaniu albo jakiemuś odkształceniu wyjątkowo mocnemu w tym obszarze wierzchnim. Jeżeli próbkę taką byśmy normalizowali w atmosferze ochronnej, odbarwienie stali by nie nastąpiło, natomiast jeżeli normalizujemy taką stal w temperaturze bodajże 280 stopni, to jest taka podstawowa temperatura w atmosferze naszej, to ulega ona utlenieniu. I tlenki te, w zależności od rodzaju stali oraz tego, w jakiej temperaturze ją normalizujemy, mogą mieć różną barwę. I teraz, jeżeli stal nam się, ja sobie to tylko ułożę, jeżeli stal nam się odkształciła, to zwiększyła się jej powierzchnia. A więc te tlenki, które wcześniej się na niej znajdowały, one nadal się na niej znajdują, tyle że ponieważ zwiększyła się powierzchnia, a ilość tlenków się nie zwiększyła, to uwidoczniły się warstwy wewnętrzne. To troszkę tak jak bandaż, który gdy patrzymy na niego, gdy jest taki w stanie normalnym, ściśnięty, jest nieprzezroczysty. Natomiast gdy go rozciągniemy, zaczyna on być przezroczysty, widzimy co znajduje się pod nim. Co musi się znaleźć w sprawozdaniu? W sprawozdaniu musi się znaleźć prędkość uderzenia młota o próbkę, wyliczona na podstawie albo kąta początkowego młota, kąta, pod którym jest on uniesiony, albo na podstawie energii potencjalnej młota w punkcie początkowym, czyli w przypadku dużego młota 300 Joule, w przypadku drugiego małego młota 50 Joule. Energia potencjalna całkowicie zamienia się w energię kinetyczną w momencie uderzenia, stąd przyrównując energię początkową, potencjalną i energię uderzenia kinetyczną, możemy sobie obliczyć prędkość w momencie uderzenia. Następnie musimy zarówno dla mosiądzu, jak i dla stali obliczyć udarność dwoma metodami. Poprzez pomiar energii ze skali wyrażonej w dżurach, to jest pierwsza metoda, a następnie poprzez kąt, na jaki wzniósł się młot. Czyli liczymy energię końcową młota w tym najwyższym punkcie. Tą energię możemy w pewien sposób z tego kąta obliczyć. To muszą się Państwo już dowiedzieć we własnym zakresie ze skryptu. I porównujemy je ze sobą. Energię tą maksymalną po uderzeniu od energii całkowitej odejmujemy tą energię i to co nam wyjdzie to jest ta energia uderzenia. Jeżeli teraz mamy już energię uderzenia otrzymaną dwoma metodami, porównujemy je ze sobą. Powinny się one mniej więcej chociaż zgadzać. 1-2 Joule nie ma problemu, jeżeli więcej, to warto sprawdzić, czy na pewno wszystko zrobiliśmy w odpowiedni sposób. Następnie porównujemy udarność danego materiału do udarności książkowej, literaturowej. I też tutaj, jeżeli one się będą zgadzać, no to mamy jakiś wniosek, jeżeli się nie będą zgadzać, no to musimy zapowiedzieć, dlaczego mogło tak się zdarzyć. Oczywiście te już opracowanie zamieszczamy we wnioskach, tak? Czyli czy te udarności się zgadzają, tak czy nie i dlaczego.
Jeżeli byłyby jakieś pytania, sędziom udzielę Państwu na nie odpowiedzi. Dziękuję.